byłyśmy właściwie takim kołem zamachowym tego projektu. Sam finał projektu, oficjalne zakończenie, podsumowanie i premiera odbyła się 5 października. Premiera oficjalna w Gryfowie Śląskim dla mieszkańców, ale nie tylko, bo właściwie też dla osób, które chciały do nas przyjechać. Było ponad 30 osób, było, prawda? Mniej więcej tyle gościła Biblioteka Publiczna, w niej właśnie robiliśmy finał. Natomiast jeżeli chodzi o premierę internetową, to ona się odbyła 3 dni później i wczoraj sprawdzałam statystyki. Otóż w internecie film obejrzało ponad 2,5 tysiąca osób. Do takiej liczby osób ten film już teraz dotarł. Ja myślę, że to będzie coraz bardziej się jeszcze rozwijać. Cześć, kiedy obiad? Jak ziemniaki dojdą. A jak tam w szkole? A, dobrze. A jak matma? No, dobrze. No nie rozsiadaj się tak, śmieci wyrzuć. Dobrze. Nie jest dobrze. Gdzie twój nosek? Części filmu były na naszym fanpage'u już publikowane, więc wtajemniczeni nie byli zdziwieni. Natomiast takim największym zdziwionym na wśród publiczności był właśnie nasz pan burmistrz, który tak jak no właśnie nastąpiła taka cisza, takie przetarcie oczu i ochłonięcie i dopiero wstał i po prostu zażądał drugiej części tego filmu. Nie spodziewał się, wyobrażał sobie to zupełnie inaczej. Natomiast oczywiście no, cieszył się, że wyszło i gratulował nam. Także no, mamy w nim wsparcie. Natomiast mieliśmy jeszcze taką też przyjemność gościć wśród publiczności doktora takiego gryfowianina z krwi i kości, natomiast w tej chwili mieszkańca Opola, doktora z Uniwersytetu Opolskiego Jarosława Bogackiego, który jest germanistą. W tej chwili robi habilitację, pracuje z młodzieżą właśnie na wymianach polsko-niemieckich i on powiedział wprost, że ten film, gdyby był pokazany powiedzmy w Niemczech, otrzymałby nagrodę. On był zachwycony i bardzo nam gratulował. Chciałem znaleźć odpowiedzi na własną rękę. Wystąpiła, to była mama uczestnika, no ona po prostu powiedziała, że to była najpiękniejsza przygoda jej życia. No, dla syna była to po prostu dla każdego z uczestników było to czymś innym. Każdy miał inne odczucia. Jeśli chodzi o sam film, to się podobał, natomiast młodzież skupiła się na tych odczuciach w trakcie jego kręcenia, czyli na przygodzie, na integracji, na takim wspaniałym wakacyjnym tygodniu. To było, myślę, dla nich najistotniejsze. A całość później, jak to już wyszło, to taka była wartość jak gdyby dodana tego. Myślę, że my jako organizatorzy bardziej, prawda, chciałyśmy, żeby to było takie idealne, wspaniałe i tak, piękne. Tak. Im nie zależało aż na tym. Dla nich ta przygoda była najważniejsza. A nie jesteś tego pewien? Nie masz odwrotu. Wydaje, że on nie jest jeszcze gotowy. Da radę. To w końcu nasze mini Floriany. No, wytłumaczymy się już wszystko? Nie. Ona przywiozła syna na zajęcia i chciała tylko zobaczyć, przyjrzeć się, jak to wygląda. No i została z nami do końca. Zagrała główną rolę, jedną z głównych ról i powiedziała jeszcze później, właśnie przy okazji premiery, że jej syn orzekł, iż bardzo chętnie weźmie udział znowu w takim projekcie, gdzie ona zaznaczyła, że nie jest takie proste wyciągnąć młodego człowieka z domu i czymkolwiek go zainteresować. Więc myślę, że to jest chyba taka największa wartość takich projektów, że można. Szczególnie, że też no, była Karolina, jedna z uczestniczek,
która też właściwie z takiej grupy, która zaczynała, ona się została do końca. Codziennie dojeżdżała, bo ona nie była konkretnie z Gryfowa. Ale ze szkoły. Tak. I osoba, która wydaje nam się, że dzięki też tym warsztatom, dzięki temu projektowi otworzyła się i naprawdę wytrwała do końca i bardzo chciała przy tym być. I było widać efekty. Czyli to jest chyba taką największą wartością dodaną, że pojawiają się takie jednostki, ale dzięki tym jednostkom to ma naprawdę sens.